Gildie to społeczności ludzi, którzy mają podobne zainteresowania, są skupione wokół konkretnego tematu, w naszym przypadku to jest najczęściej technologia czy narzędzie, może to być język programowania, platforma cloudowa, choć mamy też gildie nietechniczne, na przykład z obszaru designu czy accessibility. W ramach gildii ludzie wymieniają się doświadczeniami, czy to w postaci spotkań, czy wewnętrznych konferencji. Mogą też organizować sobie hackatony, budować projekty proof of concept, żeby rozpoznać nową technologię czy obszar. Generalnie mają dużą swobodę działania, działania nastawionego na rozwój i poprawę swojego warsztatu. Chcemy dać możliwość rozwoju, a jednocześnie dużą swobodę w działaniu w ramach budżetu gildiowego. W firmie mamy w sumie kilkanaście różnych gildii, związanych z konkretnymi technologiami, czyli na przykład Java, .NET, ale też takich ogólnych typu security albo data. Gildia zajmuje się taką technologią od początku do końca. Organizujemy spotkania takiego community of practice, czyli organizujemy osoby, które chciałyby coś przekazać i osoby, które chciałyby się czegoś ciekawego dowiedzieć i przy okazji trochę się pointegrować, na przykład przy pizzy albo piwie. Oprócz gildii technologicznych mamy też gildie związane z biznesem. Przykładem takiej gildii jest gildia employer brandingu, która skupia się na tematyce budowania marki pracodawcy. Jednym z pomysłów na aktywności związane z gildią employer brandingu jest zapraszanie ekspertów z zewnątrz, którzy podzielą się wiedzą dotyczącą employer brandingu, personal brandingu czy różnych narzędzi marketingowych z naszymi pracownikami. Jesteśmy nie tylko słuchaczami, sami organizujemy własne wydarzenia, różnego rodzaju webinary, live'y, czego skutkiem jest Angular Week czy chociażby React Days. Wydaje mi się, że to jest dość trudne pytanie, ponieważ uważam, że każdemu pracownikowi może dać coś zupełnie innego. Jednemu na przykład zależy na spotkaniach i na integracji, innemu uczestnikowi na jakichś warsztatach, a jeszcze komuś innemu może zależeć po prostu na czymś zupełnie innym. Na tym, żeby nie wiem, zorganizować jakąś inicjatywę, żeby sprawdzić się jako uczestnik, żeby sprawdzić się jako prelegent, bo pewnie też są takie możliwości. Także wydaje mi się, że każdy może znaleźć coś innego.